Cześć wszystkim. Aktualizacja 10.3 już jest gotowa do naszego wglądu i do naszej oceny, więc no, warto się zapoznać z tym, jakie zmiany dla nas przyszykowali Redzi. Więc no, wydaje mi się, że nie ma co tutaj dłużej przeciągać, no i po prostu zacznijmy od tego przywitania, czyli tutaj dosyć nietypowa rzecz, no bo zamiast standardowego wideo mamy po prostu listę zmian, no i przemyślenia w formie pisemnej. No i zacznijmy od tego, na czym aktualizacja 10.3 koncentruje się przede wszystkim. No i tutaj mamy takie informacje, że przede wszystkim jest to ożywienie archetypów dzikiego gonu, elfiego swarmu i wybrańców ognia. Więc no, troszeczkę swarmu będziemy mieli w tym sezonie i to na pewno. Już widziałem te listy zmian, więc no, mogę powiedzieć, że pod tym względem jest ciekawie. No, zwiększenie kosztów najpopularniejszych narzędzi uszczuplania w Królestwach Północy, Nilfgaardzie i Skellige. A ja tutaj mam spore ale. Nie uważam, że te zmiany... Znaczy, uważam, że te zmiany są w dobrym kierunku, ale to jeszcze nie jest to, czego ja bym oczekiwał i czego bym się spodziewał. No i poprawienie kilku archetypów i strategii dzięki mniejszym zmianom. No rzeczywiście, akurat te zmiany są małe. Więc no, teraz przejdziemy sobie szybciutko na Gwincika. No i porozmawiamy sobie po kolei o tych wszystkich zmianach i kartach. No dobrze, no już przenieśliśmy się na Gwincika. No i zaczynamy od potworów. Jako pierwszy pojawia nam się tutaj Oberon, więc tutaj z góry. Przepraszam, ale mój wzrok będzie bardziej skierowany w drugi monitor, żebym sobie mógł czytać właśnie te zmiany, no bo oczywiście nie znam ich na pamięć, więc tutaj po kolei. Oberon zdobywca, zdolność rozmieszczenia zmieniona na stwórz i zagraj brązową jednostkę dzikiego gonu ze swojej talii początkowej. No i teraz tak, ja uważam, że ta zmiana jest na duży, duży, duży plus. Bo pomimo tego, że Oberon był przepotężną kartą i naprawdę potrafił wygenerować niesamowite punkty zarówno w archetypie mrozu, jak i w talii, nie wiem, z podwójnym kościejem, no to jednak był sytuacyjny. No bo czasami potrzeba nam przesunięcia, czasami potrzeba nam oczyszczenia, czasami nam potrzeba dodatkowego mrozu. No, cokolwiek, tak? Po prostu... Czasami potrzebujemy zapanować nad stołem i mieć na to realny wpływ. No, do tej pory Oberon stwarzał i zagrywał brązową jednostkę dzikiego gonu, więc ta losowość no, była bardzo bardzo namacalna. No, w tym momencie będziemy sobie mogli stworzyć dokładnie tą jednostkę, którą chcemy. No, bo jeżeli skonstruujemy sobie tak talię, to będziemy mieli tylko te brązy, które chcemy zagrać, no i one będą właśnie z tego dzikiego gonu, no to wtedy będziemy mogli lepiej, że tak powiem, manipulować naszym stołem bez obawy o jakąkolwiek losowość ze strony Oberona. Więc tutaj wydaje mi się, że Oberon pomimo swojej potęgi no teraz stanie się jeszcze bardziej użyteczny. Więc no tutaj no, nie mogę nic innego powiedzieć, jak tylko powiedzieć tak, super zmiana na absolutny plus. A następnie mamy Eredina. Eredin, no tutaj cóż tu dużo mówić, no po prostu mamy buffik na sile 7 z 6 na 7, bardzo dobrze. No Eredin już teraz nie będzie wrażliwy na pasożyta, na wyciąg z giga skorpiona, na zniewolenie szósteczkę. Wiadomo, siódemeczki jest trudniej usunąć, więc no po prostu Eredin dłużej ustoi na stole, będziemy mogli z niego wykręcić lepsze value. Spodziewać się, że no zwróci, że ta inwestycja 10 punktów prowizji zwróci się nam, jeżeli chodzi o rozmieszczenie i jego zdolność pasywną. Więc no tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej fajnie. Tutaj też absolutny plusik. Dalej mamy króla szczurów. No i tutaj tak. Rozkaz, stwórz w tym rzędzie szczury w liczbie równej wzmocnieniu tej karty, a następnie strać punkty wzmocnienia za każdego stworzonego szczura. No i, no słuchajcie, to jest w sumie super, no bo jeżeli dobrze myślę, no to do tej pory mieliśmy taką sytuację, że jeżeli szczurołak był wzmocniony, nie wiem, do 50 i stworzyliśmy tylko jednego szczura, no to straciliśmy 43 punkty, no bo tego jednego szczura stworzyliśmy, no i po prostu byliśmy na wielkim minusie. A w tym momencie no będziemy sobie mogli jakoś lepiej zaplanować stworzenie tych szczurów bez obawy o to, że jakiekolwiek punkty stracimy.
Bo no w tym momencie wygląda to tak, że no mamy Szczurołaka na przykład, nie wiem, na, w sensie będzie to tak wyglądać, że mamy go na 15 punktach, stworzymy sobie 3 szczury, no i rozumiem, że po prostu jego siła bazowa zostanie, w sensie siła bazowa, to wzmocnienie zostanie zmniejszone o 3, a reszta punktów zostanie. Więc to po prostu on jest zdecydowanie łatwiejszy do wysetapowania, no i no moim zdaniem tutaj zmiana jak najbardziej na plus. No bo nie będzie już taki problematyczny, nie będzie już trzeba nim aż tak rotować, no i zastanawiać, czy to kliknąć, czy nie kliknąć, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. No bo po prostu, jeżeli będziemy potrzebowali tokenów, Szczurołak teraz służy pomocą, no i wydaje mi się, że to jest super. Królowa Zimy, no to dosyć ciekawa zmiana. Czy może tak, to najpierw pokażemy Królowę Zimy i na czym polega ta zmiana. Zdolność. Lojalność. Zmieniono na, kiedy obaj gracze spasują, wzmocni tę kartę o 2 za każdą turę mrozu po stronie przeciwnika. No i teraz tak, sama umiejętność jest fenomenalna. No bo z jednej strony zastawiamy taką pułapkę na przeciwnika, czyli na przykład, no nie wiem, przeciwnik ma mróz na, no nie wiem, 5 tur albo 6 tur, tak? Czyli no, królowa zimy wzmacnia nam się już o 10 w przypadku, kiedy przeciwnik spasuje, a my wcześniej spasowaliśmy. Więc no tutaj przeciwnik już musi mieć to w swoim umyśle, tak? I musi ważyć na to, że przecież będzie musiał wygenerować zdecydowanie więcej punktów, żeby nas przebić. Więc no ekstra. Z drugiej strony, no przeciwnik spasował, brakuje nam sporo punktów do tego, żeby przeciwnika nadrobić, no to rzucamy królową zimy, później pasujemy, ona się wzmacnia o 2 za każdy punkt mrozu, więc no to jest generator punktów, super. Ale co ja mam do tego? Sama umiejętność jest super, ale szkoda, że jednak ta umiejętność Królowej Mrozu została zastąpiona, bo to było zawsze spoko, no bo Królowa Zimy nadawała tempo w przypadku mrozu w dwóch rzędach, wysykiwała stali, skracała talię, to było tempo za 4 punkty, plus jeszcze pokrzepienie, więc spokojnie tam mogła sobie do 6-7 nawet urosnąć, więc ubolewam nad tym, że Królowa Zimy została zmieniona, jej mechanika została zmieniona, aczkolwiek uważam, że nowa umiejętność jest super. I to, czego bym chciał, to żeby Królową Zimy zostawili w spokoju, żeby po prostu była dalej skracajką i taka jaka jest, a tę umiejętność, którą zaprezentowali w nowej Królowej Zimy, na przykład wsadzili do jakiejś innej jednostki złotej. To by było lepsze, no bo jednak taka skracajka była fajna. No ale cóż. Jest tak jak jest. No i tyle. Zobaczymy jak to będzie działało w praktyce, chociaż moim zdaniem w praktyce będzie to działało bardzo dobrze. Dalej, Chimera. Warunek adrenaliny zmieniono z 4 na 5. To spoko. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Chimery. Wiem, że ta karta potrafi zrobić swoje w jakimś fajnym swarmiku. Więc no wydaje mi się, że tutaj spoko. Na pewno coś takiego będzie z mojej strony nagrane, właśnie Swarm z Chimerą. Szybciej te punkty po prostu będziemy mogli wygenerować, ok. I teraz tak, czerwoni jeźdźcy. Tutaj mamy kolejną zmianę. Do tej pory mogliśmy wybrać sobie jedno. Albo stwarzaliśmy w rzędzie przeciwnika mróz na 4 tury, albo stwarzaliśmy ten mróz w rzędach przeciwnika na czas 2 tur. No i wszystko spoko, ale teraz będziemy mieli taki numer. Stwórz mróz w rzędzie przeciwnika na 2 tury, a następnie rozegraj ponownie brązową jednostkę dzikiego gonu. I jak ja to widzę? Ja widzę to tak, że zagrywamy sobie czerwonych jeźdźców, rzucamy mróz na 2 tury i na przykład, nie wiem, taką załogę na Glfara zagrywamy jeszcze raz, którą mamy na stole. Więc fajnie, no bo teoretycznie tutaj ten mrozik możemy generować sobie w bardzo przyjemny sposób. Czy tam, nie wiem, zagrywamy sobie wojownika, czy zagrywamy sobie nawigatora, to są zawsze jakieś fajne punkty. Plus, no nie wiem, może na jeźdźcu, żeby aktywować jakieś pokrzepionko. Więc no wydaje mi się, że to fajna zmiana. I powiedziałbym taka zmuszająca do bardziej kreatywnego podejścia w kwestii używania tej karty. No i mi ta zmiana bardzo się podoba. Druga opcja pozostaje bez zmian, czyli dalej będziemy mogli sobie stworzyć w obu rzędach mróz na 2 tury. Oszlusk. Siłę zmieniono z 5 na 4. Koszt werbunku zmieniono z 5 na 4. No spoko. Nerfik na sile, ale buffik na koszcie prowizji.
to będzie sobie łatwiej, będzie można łatwiej coś zjeść. No i tutaj jest ciekawie, nawigator oraz wojownik dzikiego gonu. Nawigator dzikiego gonu. Mamy teraz tak, zdolność zmieniona na rozmieszczenie. Wzmocni sojuszniczą jednostkę o czas trwania mrozu w rzędzie przeciwnym do celu. Dominacja. Zamiast tego wzmocni sojuszniczą jednostkę o czas trwania mrozu po stronie przeciwnika na polu bitwy. Więc no tutaj, znaczy tak, będąc szczerym, oczywiście istnieją takie przypadki, w którym nawigator gonu po prostu wygeneruje mniej punktów niż za swojego starego wcielenia. Jednak no, szansa na to jest marginalna, ponieważ w zatrważającej większości przypadków nawigator dzikiego gonu wygeneruje więcej tych punktów niż do tej pory. No bo na zazwyczaj tego mrozu mamy na dwie tury, więc on już tutaj wejdzie za te dwa punkty. A na dominacji na przykład jeżeli, no nie wiem, z jakimś Berłem albo z Wandemakerem mamy tego mrozu, nie wiem, na 10 tur albo na 8, no to wtedy taki nawigator gonu wzmocni jednostkę o 8 punktów. No to wydaje mi się zatrważająca ilość, no i coś bardzo użytecznego. Może nawet powstaną jakieś deczki, gdzie no wiecie, mamy tych nawigatorów gonu, mamy bardzo dużo mrozu, zagrywamy sobie czerwonych jeźdźców, resetujemy nawigatora gonu, zagrywamy go z powrotem, znowu wzmacniamy jednostki, później zagrywamy Oberona, znowu wzmacniamy jednostki, więc no tutaj wydaje mi się, możliwość generowania punktów jest zdecydowanie zbufowana i to mi się bardzo podoba. Moim zdaniem ta karta jest teraz super. Co do wojownika, wojownik jest też o tyle ciekawy, że teraz dodajemy wrogiej jednostce 2 punkty obrażeń, więc no tutaj sobie po prostu wyciągnęli średnią do rozmieszczenia i z dominacji. I na dominacji stwarzamy także mróz na jedną kolejkę w rzędzie tej jednostki. I to jest fajne, no bo uderzamy sobie za 2, jeżeli jest jakaś czwóreczka, no to mamy ten mróz, więc ta czwórka ginie. Więc są tutaj, powiedzmy, taki semi-removal, który wiadomo, może wejść, może nie wejść. Ale z drugiej strony zawsze generowanie mrozu jest pożyteczne w tym archetypie, no to jest jasne. Więc wydaje mi się, że nawigator jest lepszy, ale po prostu wojownik nadaje troszeczkę nowego tonu, jeżeli chodzi o rozgrywanie brązu. I dla mnie te właśnie buffiki na tych dwóch brązach są tutaj najciekawsze. No i teraz pozwolę sobie jeszcze przeczytać komentarz Redów. Czyli w ostatnich miesiącach Dziki Gon miał swoje dobre chwile, ale już od dłuższego czasu NL nie są popularnym wyborem wśród grających potworami. W wersji 10.3 wprowadzamy szereg zmian, które powinny uatrakcyjnić grę archetypem mrozu. Ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Mało tego, uważam, że Dziki Gon może nawet wejść do tier 1 w tym sezonie. Był już taki moment, kiedy Dziki Gon naprawdę był mocny, a teraz dzięki tym buffom, no i dzięki temu, że jednak, no, po pierwsze, na Oberonie nie mamy tej losowości. Po drugie, mamy opcję z tej Królowej Zimy na naprawdę bardzo solidne wzmocnienie się. Więc Mglaki i Królowa Zimy, no wydaje mi się, że tutaj będą jakieś szalone komba. Nawigatorzy będą mogli teraz wzmocnić jednostkę o holendarną liczbę punktów. Więc na papierze wygląda to fantastycznie i mi się wydaje, że ten pozytywny odbiór na papierze zostanie również przelany na laderka. Więc no cóż, szykujcie się, bo zima nadchodzi. A dobrze, a teraz przejdziemy sobie do innej frakcji. Wydaje mi się, że po kolei to będą Królestwa Północy, więc no, zapraszam. No dobrze, jesteśmy już na Królestwa Północy. No i cały patch note zaczyna się od Koena, gdzie zdolność zmieniono na zapał rozkaz. Wzmocni sojusznicze jednostki o sile równej sile Koena, o tyle, ile wzmocniony jest Koen. No, w porównaniu do tego rozkazu, który mieliśmy tutaj, czyli wzmocni wszystkie jednostki o sile ile Koena, o tyle wzmocniony jest Koen, jest to diametralna różnica. Ponieważ w tym momencie nie będziemy buffować swojego przeciwnika, a tylko nasze jednostki. Więc jeżeli to kombo z Koenem, tak, gdzie ustawiamy sobie tam szósteczki, piąteczki, później je wzmacniamy, później resetujemy ten rozkaz i wzmacniamy jeszcze raz te swoje jednostki, więc wydaje mi się, że Koen może być takim niepisanym królem memów w tym sezonie. No i o ile uważam, że no, absolutnie nie będzie to, nie wiem, laderowe, prorankowe,
ale uważam, że do takiej zabawy gwintem Cohen tutaj się nada wyśmienicie, więc no dla mnie okej. Okay. Ja daję jak najbardziej okejkę na tą zmianę. Król Belohun. Król Belohun, mamy go tutaj. I teraz tak. Siłę zmienioną z 5 na 6. Fajnie, zawsze cieszy. Trudniejszy do usunięcia. Wartość ustawienia siły zmieniono z 4 na 5. Ok. Spoko. To jest bardzo dużo. A wartość ustawienia siły z lojalnością zmieniono z 5 na 6. No więc, no... Kurczę. No na papierze brzmi to fajnie, no bo w tym momencie będziemy sobie te jednostki wzmacniali po prostu o więcej. Z drugiej strony, no, Belohun będzie już takim targetem no do oczywistego usunięcia, to jak najszybciej, z racji tego, że po prostu będzie zbyt bardzo niebezpieczny i będzie z no, generatorem zbyt dużej ilości punktów, szczególnie na te dla tych małych jednostek, takich jak, nie wiem, Łucznik, czy tam Straszer Dawida, whatever. Ale czy to coś zmieni? Czy to spowoduje, że Król Belohun będzie grany? Może być po prostu zagrywany jako ciekawostka. No ale za 8 prowizji, no, tutaj sobie weźmiemy no koszt 8 prowizyjne karty. No nie wiem, czy kurczę, Hubercika nie byłoby lepiej grać po prostu jako taka skracajka deku z tempem. No wiadomo. Jana Talis, no to jest chyba oczywisty wybór w większości talii gra. Chociaż kurczę, jak teraz patrzę sobie, jeżeli chodzi o te karty 8 prowizyjne, no to rzeczywiście tutaj Belohun może być dosyć atrakcyjny. Szczerze powiedziawszy, nie mam na to zdania. Nie uważam, że to jest jakiś super OP. Nie uważam też, że jest to mega słabe. No, wydaje mi się, że to jest po prostu taka zmiana, która niewiele wniesie, ale może tam Belohuna odgrzebać z tego sarkofagu mumii. No i że po prostu może się no, pojawić. Czy to na YouTubie, u innych twórców, no bo na pewno takie deki powstaną, no ja pewnie coś takiego złożę. Czy to no po prostu jako taka ciekawostka. No, no podczas partii, które będziecie rozgrywać, ale wydaje mi się, że nic więcej. No i tutaj Mistrz Oblężeń. No wiadomo, karta, która musiała zostać, no, musiała dostać jakąś zmianę. Zresztą ja o tym mówiłem już na samym, no chyba nawet to sprawdzę, czy tak mówiłem, że no ta zmiana, no po prostu, że ta karta no nadaje się do nerfa od razu. No ale tutaj mamy Mistrz Oblężeń, Kosz Werbunku zmieniono z 4 na 5, no wiadomo. Zdolność zmieniono na rozkaz, skraca czas odnowienia jednostki sojuszniczej o 1. Kiedy zagrywasz machinę oblężniczą, wezwij tę kartę z ręki na lewo od niej, a następnie dobierz kartę. No okej, okay. No dodatkowo mamy rozkaz. W porządku, też nie wiem, czy on coś tutaj za wiele zmieni. No, najważniejszy jest ten nerfik na prowizji za 5, no to już tak pięknie nie wygląda, no, ale wydaje mi się, że po prostu no, w machinach oblężniczych on tak czy owak będzie grany. Nie wiem, czy tutaj, nie wiem, może jeszcze jakiś nerfik. Ja bym tutaj poleciał na grubo. Nerfik na prowizji i nerfik na sile bazowej. Dałbym tutaj 1 za 5 i tyle, tak szczerze powiedziawszy. No ale cóż, przeczytajmy jeszcze komentarz twórców. Królestwo Północy. Tak sobie spójrzmy. Królestwo Północy otrzymują niewielkie wzmocnienie dla strategii króla Belohuna. Prawda, tam król ma lepsze statystyki, a Cohen jest mocniej już wrogów. Super. Kiedy wypuszczaliśmy kartę Cohena, mieliśmy nadzieję, że konieczność gry wokół stanu planszy rywala będzie ciekawym sposobem na zagranie tej karty. Ale skoro gracze nie są tym zainteresowani, uprościliśmy jego użycie. No, wydaje mi się, że ten komentarz po prostu mówi wszystko. Więc tak jak powiedziałem, no po prostu będzie, no, przyjemniejszy do grania. No i wydaje mi się, że teraz będzie taką ciekawostką na zasadzie memów i tyle. Więc no, cóż mogę powiedzieć o Królestwie Północy? No nic wielkiego, po prostu jakieś ciekawostki, które się pojawią, ale tier 1 w postaci no, machin / absolwentów to nie zmieni. No i tutaj mam oto lekką boleść. No a teraz przejdźmy sobie do Skojatel. No i cóż, już jesteśmy na elfach, na Skojatel, więc no, zacznijmy sobie od pierwszej karty, która jest tutaj poruszana.
a jest to Toruwiel. No i Toruwiel wydaje mi się, że dostała absurdalnego buffa, no bo przeczytajmy. Siłę zmieniono z 5 na 4. No i daje się nerf, ale teraz drugi człon tej zmiany jest po prostu kosmiczny. Dodano nową część zdolności. Jeśli kontrolujesz elfiego czatownika, używasz obu zdolności. No nie oszukujmy się. Żeby kontrolować elfiego czatownika, no jeszcze szczególnie z liderem, gdzie możemy sobie stworzyć takiego tika po prostu z lidera, to nie ma żadnego problemu. No i teraz na bliskim starciu Toruwiel zadaje 2 punkty obrażeń wrogim jednostkom przy krawędziach rzędu, więc to są 4 punkty obrażeń. I teoretycznie na dalekim zasięgu zadaje 1 punkt obrażeń wszystkim wrogom jednostkom w rzędzie. No a że tych jednostek może być aż 9, więc teoretycznie, zobaczymy jak będzie w praktyce, ale Toruwiel jest teraz w stanie wygenerować 13, dodać 4, 17 punktów za 8 punktów prowizji. No, wydaje się, że to oczywiście przy tym warunku elfiego czatownika, no ale tak jak powiedziałem, no nie oszukujmy się, to jest jakiś banał, żeby to mieć, no. W większości przypadków to po prostu się stanie. Więc no, wydaje mi się, że karta będzie na 100% grana w archetypie elfów. Wydaje się przepotężna, no, bardzo użyteczna, jako finisher, jako nadrabienie punktów, jako przypuszowanie przeciwnika, na przykład... Nie wiem, w momencie, kiedy tam przeciwnik się jakoś bardziej rozstawi. No i jest to absolutny killer swarmu. Więc no, wydaje mi się, że zmiana absurdalnie dobra. No i po prostu Toruwiel zagości na nowo tutaj wśród elfickich dali. Vernosiel, koszt werbunku zmieniono z 12 na 11. Spoko. Bardzo fajny buff. Będzie łatwiej Vernosiel wsadzić do talii. Plus tam wsadzić coś innego, na przykład wcześniej wspomniałem Toruwiel. No tutaj nie ma co się rozgadywać. Elfie Łucznik. I tutaj wydaje mi się, że Redom chodziło o Łuczniczkę Stolblatana. Gdzie ona jest? Tutaj. Siłę zmieniono z 5 na 2. Ok. Zdolność zmieniono rozmieszczenie, bliskie starcie. Zadaj wybranej jednostce wroga 3 punkty obrażeń, no czyli to już jest więcej. Daleki zasięg, zadaj dwóm wrogim jednostkom jeden punkt obrażeń. Nic tutaj się nie zmienia. Ale wprowadzona jest zemsta. W sumie nie wiem po co, ta zmiana mi się średnio podoba. Zemsta, stwórz elfiego czatownika w tym rzędzie. No i ja do tego nie jestem przekonany. No bo w sumie zemsta przede wszystkim kojarzy mi się z potworami. Nie wiem do końca jak to wysetapować, jeżeli chodzi o elfy. Zabranie 3 punktów, żeby później odzyskiwać te 2 punkty w postaci elfiego czatownika. Do mnie to nie przemawia. Ta zmiana jest dla mnie taka mlech. Więc no. Ale oczywiście możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. Awangarda po prostu stała się strażą mahakamską. No bo na rozmieszczeniu, tak, no tutaj wzmocni tę jednostkę, jeden za każdego elfa w swoje ręce. Pozostaje bez zmian, ale na rzędzie bliskiego starcia. Za to na dalekim zasięgu wzmocni tę jednostkę o 1 za każdego elfa w tym rzędzie. No i to jest spoko. No po prostu czasami jest tak, że no mamy tych elfów sporo z tyłu, jeszcze szczególnie jeżeli ustawimy scenariusz. Więc to taka awangarda spokojnie teraz może wlecieć za te, nie wiem, 7 za 5, 8 za 5. Aczkolwiek czy będzie grana? Wątpię. Jednak 5 prowizji to jest sporo. Wydaje mi się, że można tutaj będzie wsadzić inne karty. Aczkolwiek zawsze powinniśmy się cieszyć, że jakiś tam brąz dostaje dodatkową opcję. No bo wiadomo, jesteśmy ludźmi, a ludzie lubią mieć wybór. A im mamy większy wybór, no to gdzieś tam ta nasza kreatywność się pobudza. No bo wiadomo, możemy sobie wybrać opcję A albo B. No i dzięki temu tą awangardę możemy sobie po prostu jakoś zagrać, nie wiem, w przyjemniejszy sposób niż do tej pory. Nie uważam, że jest to jakaś super zmiana. Ale fajnie, że coś tam z tym robią. No, sytuacja zmienia się w momencie zaczepki. No bo zaczepka teraz no, ma usunięty ten śmiertelny cios. Czyli zaczepka zadaje wrogiej jednostce 3 punkty obrażeń i zawsze tworzy elfiego czatownika w losowym rzędzie. Więc ta karta zawsze wchodzi 6 za 4, w tym tworzy nam tego elfiego czatownika. No i teraz w połączeniu z Vanadynem, jeżeli uda nam się ogarnąć tego mema, gdzie z Simlasa tam wlosowujemy 5 czy tam 6 zaczepek,
No to teoretycznie to jest 5 razy 9, no bo zwana Diamond zaczepka będzie teraz zawsze tworzyła 9 punktów. Więc teoretycznie takim memem będziemy mogli w stanie, będziemy przy dobrych wiatrach będziemy w stanie wygenerować 45 punktów bądź więcej. No wydaje mi się, że coś takiego na pewno będzie w najbliższych dniach latało na YouTubie. U Playtok Johna albo u Specimena, wydaje mi się, że u nich najszybciej. Ja na pewno też coś takiego nagram, ale tutaj przygotujcie się na bombardowanie z zaczepek, no bo wydaje mi się, że to przede wszystkim ten mem dostał niesamowitego buffa. Isengrim, no tutaj bardzo. I wydaje mi się, że tutaj bardzo mocny buff. Aż o 2 punkty. Czyli teraz Isengrim, jak Isengrim zawsze robił totalną robotę na stole, bo wzmacniał wszystkie elfy, więc no wiadomo, gdzieś tam celowaliśmy, żeby no przynajmniej ten Isengrim wleciał za te, ile no, no za 14, za 12 punktów plus te 4 punkty, czyli gdzieś tam za 16, a teraz będzie, jest wzmocniony jeszcze o dodatkowe 2 punkty, więc no wydaje mi się, że tutaj potężny buffik. Do tego jeszcze strzelec wyborowy, tutaj też wydaje mi się, że Redzi, nie wiem, albo ja się mylę, albo tutaj Redzi źle to napisali, no bo wydaje mi się, że chodzi o tą kartę, więc no po prostu buffik na sile 4 za 4, więc no tutaj jesteśmy już w stanie wygenerować 7 za 4, no po prostu brązy w gwincie są coraz potężniejsze i wydaje mi się, że ta zmiana jest po prostu tym podyktowana. Shiru, no tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ wydaje mi się, że Shiru, wiem, że to może być kontrowersyjne, ale będzie teraz grany w handbuffach, ponieważ do tej pory Shiru miał taki rozkaz. Zniszcz tę kartę i wszystkie inne jednostki o takiej samej sile. W tym momencie będzie wyglądało to tak, że Shiru niszczy wszystkie inne jednostki o takiej samej sile jak Shiru, czyli nie niszczy siebie. Więc no wyobraźcie sobie, w takim handbuffie buffujemy sobie Shiru, wszystko jest w porządku. Nagle wpada jakaś jednostka, nie wiem, 7, 8, 15. No i wlatujemy z Shiru, od razu ją kasujemy i nie tracimy tych punktów, które wygenerowaliśmy już na Shiru. Więc ta zmiana mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że jest to po prostu dodanie pazura do handbuffa, ponieważ uważam, że to właśnie w handbuffie Shiru będzie grał i ja na pewno taką talię złożę. Właśnie z takim agresywnym handbuffem. I ta zmiana mi się bardzo podoba. Shiru jest super kartą, bardzo klimatyczną, wydaje mi się, że taką legendarną, jeżeli chodzi o gwinta, no bo no kiedyś ona była absolutnie OP z tych opowieści, które słyszałem. No i teraz wydaje mi się, że to jest po prostu taka reanimacja. Oczywiście nie będzie jakaś super świetna, ale wydaje mi się, że teraz częściej Shiru będziemy mogli spotkać, no i wywoływać ten fantastyczny efekt uderzenia kuli ognistej na polu bitwy i zdobyciu odpowiedniej przewagi. Na końcu Milwa, Strzelczyni, kosz werbunku zmieniono z 11 na 10. I teraz co ja mogę o tej zmianie powiedzieć? Do końca tego nie ogarniam, ale no Unity się cieszą. I chyba tylko tyle o tym mogę powiedzieć. Po prostu. No cóż, a teraz przejdźmy sobie do syndykatu. No dobra, no i jesteśmy już na syndykacie. No i teraz tak. Cyrus posiada teraz kategorię duchownego. No okej, nie wiem, czy to coś zmienia, w sensie możecie dać znać w komentarzu, bo nic mi to nie mówi. No okej, będzie duchownym i gitara. Teraz dalej. Potępienie. Tutaj mamy jednostki, więc teraz tak. Potępienie, kosz werbunku zmieniono 7 na 6. Oko. I teraz co jest ciekawe. Zniszcz sojuszniczą jednostkę i stwórz jednostkę wybrańców ognia o koszcie werbunku 4 i nią zagraj. Zwiększ koszt werbunku o siłę zniszczonej jednostki. No i teraz wychodzi na to, że w sumie za darmo będziemy mogli sobie stworzyć potępionego, upadłego rycerza. No, niszcząc fanatyka, no bo on tam jest za 6 punktów prowizji. Ale tutaj jest taki jeden szczegół. Tutaj jest napisane. Zniszcz sojuszniczą jednostkę i stwórz jednostkę wybrańców ognia o koszcie werbunku 4 i nią zagraj. Zwiększ koszt werbunku o siłę zniszczonej jednostki. Nie ma tutaj nic napisane, że ta jednostka ma być brązem. Więc jeżeli dobrze myślę, no to będziemy sobie mogli stworzyć
każdą jednostkę wybrańców ognia w zależności od tego, którą jednostkę zniszczymy. Więc jeżeli tak to wygląda, no to teoretycznie zagrywając proroka Lebiody, wiem, że to już jest takie hardkorowe, i zagrywając na proroka Lebiody potępienie, no to w takim przypadku będziemy mogli sobie stworzyć Jakuba. Albo, no co my tutaj mamy? Mamy jeszcze jakąś siódmeczkę? Nie, no tutaj nie. Więc no maksymalnie będziemy mogli zniszczyć na przykład, nie wiem, piątkę, czyli to nam da o koszcie werbunku 9. No tutaj nic takiego nie ma, więc no kwatermistrza wydaje mi się, że bez problemu. No rzeczywiście, ten Jakub będzie tylko i wyłącznie chyba w jednym przypadku możliwy do osiągnięcia, ale jest. Więc to tutaj, nie wiem, czy to będzie grane w praktyce, ale wydaje mi się, że jest to takie memiczno-genne, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja nie wiem, jak do tego podejść, ale no, zapowiada się dosyć ciekawie. Ekskomunika. Kosz werbunku zmieniono 6 na 5. Spoko. No, czyli będziemy po prostu mieli opcję do zagrania jakiejś karty za 5 prowizji. Więc no, wydaje mi się, że tutaj nie ma co dyskutować, co politykować. Fajna zmiana. Porucznik Van Herst. Idziemy sobie tutaj do Van Hersta. Aj, to kurczę. Nie wiem, że... Problem. Okej. Okay. Mamy tutaj Van Hersta. Zdolność zmieniono na koniec twojej tury. Jeśli kontrolujesz duchownego, stwórz fanatyka wybrańców w tym rzędzie. Opłata 1, przemieć fanatyka... Aha, czyli no ten duchowny. A teraz tak. Co ma jeszcze tak duchowny? Aha, okej. Okay. Tutaj mamy tych duchownych. No tutaj, w sumie tutaj troszeczkę szkoda, że kapitał został zabrany, no bo kwaterynż fajny był, bardzo to był fajny drop przy tym liderze, jak on tam się nazywał, ukryta, jak on tam się nazywał, momencik, tajny skład, no bo wtedy przy dwóch monetkach no mieliśmy po prostu silniczek, 2 punkty na turę, więc no tutaj trochę szkoda, no. Zabili troszeczkę potencjał tej karty, tak mi się wydaje. No i z drugiej strony teraz w tym momencie będzie tylko i wyłącznie pasował do archetypu zakonników. Nie do końca mi się to podoba i moim zdaniem to jest akurat zły kierunek, bo to jest już zmniejszanie potencjału oko karty, a nie zwiększanie opcji na zagranie. Więc no... So. No taki, w sensie zamykanie opcji na innych liderów w przypadku poszczególnych kart, moim zdaniem nie jest dobrym kierunkiem, no ale cóż. Teraz Roderick the Vet. No tutaj wydaje mi się, nie ma o czym mówić, no po prostu. Kosz werbunku 7 na 6. Łatwiej go będzie wcisnąć, łatwiejszy generator monet zasłonął. Nic tutaj nie mogę dodać. No i teraz Wesołki Skurwiela. Najbardziej kontrowersyjna, może inaczej, najbardziej niekontrowersyjna zmiana w tym patchu, bo uwaga, Wesołki Skurwiela, kosz werbunku zmieniono 7 na 8. No i szczerze, to jest żart. Bo jedyne, co się zmieni w tych najlepszych taliach syndykatu, to jest po prostu wyjęcie na przykład jakiejś piątki i zamienienie jej na czwórkę. Albo jakiejkolwiek innej karty i zamienienie jej o kartę o punkt prowizji mniej. Szczerze, dla mnie to jest kpina, biorąc pod uwagę fakt, no, że Wesołki Skurwiela to w tym momencie jest taka karta, no, przez którą, szczerze, naprawdę odechciewa się grać w Gwinta czasami. No w momencie, kiedy przeciwnik ma narzoną nagrodę, nie daj Boże ma jeszcze lidera nagrodę główną, niewykorzystanego, i rzuca Wesołki, no to po prostu potencjał destrukcyjny tej karty jest śmieszny.
To jest wręcz, to jest karykatura, moim zdaniem, w tym momencie. Ona, ta karta generuje takie punkty, potrafi usunąć nam cały stół, dosłownie. Potrafi nam usunąć, nie wiem, dwie, trzy kluczowe karty. Zresztą sami wiecie, no jak to wygląda, no, przecież gracie w Gwinta, więc po prostu znacie to z autopsji. Moim zdaniem wesołki powinny zostać jakoś przebudowane. Szczerze, nie mam na to pomysłu. Nie wiem jak. Uważam, że może, nie wiem, na jakimś kapitale powinny zadawać te dwa punkty obrażeń, a poniżej tego kapitału na przykład już jeden punkt obrażeń. Cokolwiek. Ale taka zmiana przy obecnej mecie i przy obecnym nasyceniu syndykatu praktycznie wszędzie jest po prostu kpiną. No to jest... nie ma... Ta zmiana nie ma nic wspólnego z balansem frakcji i moim zdaniem nic się nie zmieni, nadal na ladderze po prostu będziemy widzieli non-stop tą samą talię do pożygu. No i szczerze, i przez to po prostu Gwint się nudzi. Przez właśnie takie rzeczy moim zdaniem Gwint traci. Więc no tutaj apel, żeby jednak coś z tymi wysyłkami zrobić innego. Kapłan Płonącej Róży zmieniono z 2 na 3. Gdzie my tutaj mamy tego kapłana? Okej, okay, no czyli to po prostu jest jeden punkt, bo od razu możemy sobie wymienić tego fanatyka. W porządku. Płomienny Kaznodzieja posiada teraz kategorię duchownego. Okej, okay, tu już wiem o co chodzi, że ten duchowny ma teraz synergię z Herstem. Opłatę zmieniono z 2 na 1. No a więc no tutaj jest po prostu taki brązowy silniczek. Jeden punkt za 2 co turę. Wydaje mi się bardzo mocny buffik. No na pewno to będzie grane. To w sumie dlaczego nie? No, tak jak mówię, no silniczek. Jedna moneta za 2 punkty. Bardzo spoko. No tutaj Inkwizytor Wiecznego Ognia. To jest też, wydaje mi się, niedorzeczne zbuffowanie brąza. No bo jeżeli dobrze czytam, to teraz tak. Siłę zmieniono z 3 na 4, czyli to już jest jeden buff. Koszt werbunku zmieniono z 5 na 4, drugi buff. I zdolność zmieniono, uwaga, zniszcz sługę wybrańców ognia, czyli tego tokena. Następnie wzmocni te karty o 4, czyli to już wchodzi 8 za 3, no 6 za 4. Po dwóch kolejkach stwórz podstawową kopię zniszczonego sługi w tym rzędzie. No czyli to po prostu wchodzi na 8 za 4 plus, jeżeli nic tego nie powstrzyma, no to generuje nam kolejnego tokena, nie wiem, do wzmocnienia i tak dalej. No wydaje mi się, że tutaj jest bardzo, bardzo mocny buffik. Bardzo mocna przebudowa. Nie wiem też, czy jak na brąza to nie jest troszeczkę za mocne. No ale w praktyce wyjdzie. Możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie. I teraz tak, samotny champion. To jest też ciekawe. Zniszcz wszystkie sługi wybrańców ognia w tym rzędzie, następnie wzmocnij tę kartę o sumaryczną wartość siły zniszczonych jednostek. Wszystko tak samo, ale tutaj mamy jeden szczegół, odnowienie 2. No więc nie wiem, czy zabezpieczanie punktów w postaci odporności w syndykacie to jest to, o co nam chodzi. Tym bardziej, że ma to antysynergię z DSR. Może w przypadku, kiedy już rzeczywiście tam się zasformujemy, my wtedy powiedziałem w Skojatel, że Rui pasuje bardziej do zergów ze StarCrafta, a przecież Swarm, no zerg, Swarm, no to bardziej kojarzy się ze StarCraftem, więc... No ale no cóż, tak by the way sobie powiedziałem. Więc no, po prostu w razie, nie wiem, potrzeby, żebyśmy jednak mieli miejsce na stole, no to rzeczywiście ten samotny champion może się przydać. No w innych przypadkach nie bardzo i no nie wiem, czy to będzie grane. Może w jakimś memie, może, nie wiem, no po prostu jako jakaś taka ciekawostka i tyle. I teraz tak, co ja o tym wszystkim myślę? No tutaj myślę, że moje zdanie będzie dosyć odmienne od moich kolegów. No dla mnie to jest straszne pójście na łatwiznę, jeżeli chodzi o ten syndykat. No tak. Jeżeli chodzi o wyznawców ognia, no wiadomo, no buffiki są, wszystko jest w porządku. No i wiadomo, tam pewnie w pierwszych komentarzach ludzie się podjarają, że wow, ale buffy na zakonnikach, ale super. Ale czy w praktyce to coś zmieni? No nie bardzo, no. Wydaje mi się, że po prostu ten archetyp będzie częściej grany, ale absolutnie nie da
nie da, te zmiany nie dadzą większej opcji pola do popisu dla tego archetypu. On po prostu będzie spoko, on po prostu będzie fajny, po prostu będzie się nim bardzo przyjemnie grało dla przyjemności, ale no na pewno nie wygryzie haraczy ani nagrody głównej. No i teraz wchodzimy do clou sprawy. Ja nie rozumiem, dlaczego Król Żebraków cały czas nie został zmieniony. Ja już o tym mówiłem podczas omawiania tamtego patcha, w sensie miesiąc temu, dwa miesiące temu. I pamiętam, jak Król Żebraków dostał pierwszego nerfa, rozmawiałem sobie z kilkoma osobami, że on i tak będzie grany, bo to jest po prostu przezajebista karta. No i wtedy kilka osób powiedziało, że nie, co ty gadasz, taki nerf, koniec, już Król Żebraków nigdy nie będzie grany. No właśnie nie, Król Żebraków nadal będzie grany w każdej tej bardziej liczącej się talii syndykatu. Bo po pierwsze, oddaje nam monety, po drugie, wyskakuje, no wiadomo, jak płotka na sterydach. Do tego jeszcze, no wiadomo, no to kombo z Savolo to jest absurd. I to powoduje monotonność, niesamowitą monotonność w syndykacie, no bo sami wiecie, przecież gracie w Gwinta. No na prorangu ja naprawdę albo no cały czas ten syndykat się spotyka. I szczerze, jak tak sobie rozmawiam z ludźmi na Discordzie, no i po prostu gdzieś tam jak dyskutujemy sobie po prostu o Gwincie, no to sporo ludzi tak no wyraża taką opinię, że hej, Gwint często staje się nudny. No bo mamy jeden archetyp, który jest świetny, a inne no gdzieś tam starało się go dogonić. No, Król Żebraków wydaje mi się, jeżeli chodzi o zaprojektowanie tej karty, no jest to no on jest demotny. Wydaje mi się, że tutaj trzeba byłoby pomyśleć, jakoś się zmuszczyć i coś innego zaproponować. No ponieważ do momentu, kiedy Król Żebraków wygląda tak, jak wygląda i Wesołki dostały niesamowitego nerfa, jeden punkt prowizji, no to i tak dalej, no nagroda główna bądź haracze będą grane i tyle. Moim zdaniem nic się nie zmieni, no i zobaczymy podczas tego sezonu, czy mam rację. No i nic, teraz przejdźmy do Nilfgaardu, Skellige i kart neutralnych, no bo tam zmiany są naprawdę marginalne, więc pykniemy to naraz. No jeżeli chodzi o Skellige, no to tutaj przede wszystkim harcownicy. Tutaj nie ma co się oszukiwać, to jest nerfik. Dwa punkty prowizji w sumie, no bo jednak zawsze gramy tutaj podwójnego paka za 8, w tym momencie będą kosztowały 10, więc biorąc pod uwagę, że jeszcze Coral została znerfiona tam kilka sezonów temu, no to rzeczywiście to odrzucanie teraz troszeczkę boli. No więc pomimo tego, moim zdaniem, że to będzie nadal grane, no to tutaj talie Skellige rzeczywiście dostaną przez tą zmianę sporego nerfa. No bo jakby nie było te dwa punkty prowizji, wydaje mi się, że akurat Skellige mocno zabolą. Tym bardziej, że Skellige ma naprawdę teraz drogie karty. No dla przykładu Fucusia, tak, która no, kosztuje aż 14 punktów prowizji, więc wrzucając ją do talii, no trzeba iść na kompromisy, no i tutaj wydaje mi się, że ten kompromis będzie jeszcze większy. Ziegwald, no tutaj mamy po prostu dostosowany opis karty, aby wskazywał, że liczone są jedynie obrażenia od zdolności niezwiązanych ze statusami. Sama zdolność pozostaje bez zmian. I teraz Nilfgaarding. Jeżeli chodzi o Nilfgaard, no to tutaj jedna zmiana, wydaje mi się, na którą sporo osób czekało. Max Krytobójca, Korber Bunku zmieniono z 4 na 5. Więc tutaj też, tak jak w przypadku harcowników, no ta zmiana może troszeczkę zaboleć. Dwa punkty prowizji to już wcale nie są takie przelewki, tak jak no nie wiem, w przypadku jednego punktu prowizji w przypadku Wesołków, gdzie no jest to kluczowa karta, więc to nie oszukujmy się, nie ma problemu, żeby tam jakąś piątkę poświęcić. No a tutaj jednak no już nie jest tak pięknie, no bo mamy za 11, teraz będziemy mieli 6, 11 punktów prowizji, skracajka, czyli no tak, teraz mamy 11, tak, teraz mamy 11 za 11 plus skrócenie talii. I oczywiście jeżeli trafimy, te dwa punkty obrażeń wygenerujemy.
Natomiast tutaj nerf akurat to jest w dobrym kierunku, wiadomo, to gdzieś tam powinno coś znerfione, ale moim zdaniem mag zabójca jeszcze powinien dostać nerfa na sile bazowej, tu powinna być jedyneczka. 1 za 5, tak samo jak w przypadku, tak jak zasugerowałem w przypadku tego mistrza oblężeń z północy. No i na końcu mamy karty neutralne. To dosyć ciekawe jest, bo z kart neutralnych mamy Geraldzika Quen. Warunek adrenaliny zmieniono z 3 na 4, więc no tutaj będzie go po prostu można szybciej zagrać. Fajnie, zawsze jakaś wyciągarka z tą tarczą, szybciej będziemy mogli na przykład zagrać Wiedźmina, Szkołę Niedźwiedzia. Bardzo przyjemnie, bardzo spoko. Magiczna lampa, jeans lampy jest teraz sługą z Fatum. Ja nie wiem, co to zmienia. Tutaj pewnie jakiś bardziej doświadczony gracz będzie mógł mnie uświadomić, co ta zmiana robi, że jest teraz sługą z Fatum. Ja nie wiem. I trójkącie. Wszystkie. Kosz werbunku zmieniono z 9 na 8. I akurat tutaj mi wydaje mi się, że bardzo pozytywnie. No bo wzmocnień mamy dosyć sporo obecnie. Więc no, wydaje mi się, że nawet taki removal może gdzieś tam się przydać. Bądź też... Ach! To nie jest zwierciadło Beckera, ja tutaj się pomyliłem. Pomyliłem właściwości kart. To jest wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej koszt werbunku lub zadaj wrogowi obrażenia równe jego kosztowi werbunku. Tutaj przepraszam, ja miałem w głowie zwierciadło Beckera, pomyliło mi się. Więc no tutaj tym bardziej, jeżeli no nie mamy, jeżeli to nie jest zwierciadło Beckera, no to po prostu buffik na prowizji, jeżeli chodzi o 8. Spoko, moim zdaniem to gdzieś tam będzie grane. Jest to jakieś zaklęcie, więc no zawsze gdzieś tam to możemy sobie tworzyć jakąś synergię. Spoko. Ja się zawsze cieszę, jak te karty neutralne są ruszane. No i cóż, moi mili, no dobrnęliśmy do końca. No to jeszcze mamy poprawki, no ale powiedzmy już nie będziemy... No jeszcze mamy zmiany w drafcie, no ale tutaj po prostu wyświetlę na środku, to sobie przeczytajcie, bo tutaj chyba... Ja nie gram w drafty, więc też nie czuję się osobą na tyle odpowiedzialną, żeby móc się na to wypowiadać. No plus jakieś tam popraweczki tutaj też wkleję. No i tyle, więc słuchajcie, no jakbym to zreasumował? Dziki Gon. Miodzio, fantastycznie, mega się cieszę, fajnie, bardzo lubię ten archetyp, więc będzie grany, moim zdaniem, tier 1. Elfy, bardzo przyjemne bufiki do Toru, Viel, Vernos, Yel. Wydaje mi się, że elfy mogą troszeczkę namieszać. Syndykat, żart z wesołkami i z żebrakiem, tak jak powiedziałem, to jest kpina i żart. A jeżeli chodzi o wybrańców, tak jak, powiem tak, nim je chłodzi, nim je grzeje. Fajnie, ale bez szału. A nerfy na skracajkach. Nie wiem, czy w Skellige były konieczne. W Nilfgaardzie na pewno. A Królestwa Północy, moim zdaniem, będą bardziej memicznymi zagraniami w tym sezonie. Więc no słuchajcie, no tyle ode mnie. Oczywiście dajcie znać, co wy o tym myślicie, jakie są wasze odczucia, jeżeli chodzi o tę aktualizację, co byście chcieli zobaczyć, bądź z czego jesteście zadowoleni, bądź z czego jesteście niezadowoleni. Ja z wielką chęcią przeczytam wasze opinie. No i cóż, widzimy się już w grze, więc życzę wam wszystkiego co najlepsze, no i powodzenia. Trzymajcie się, kochani. Cześć!